chyba jest najpiękniejsza plaża, jaką żeśmy w życiu widzieli po prostu. Nasze szczęście nie trwało tutaj zbyt długo, bo może coś kupi w tej Turcji. Z kim to można żyć? A z Polakiem to można żyć? Nawet jak się, nie wiem, pokłóciłam z mężem czy tam coś. Wow, popatrzcie na to. To chyba jest najpiękniejsza plaża, jaką żeśmy w życiu widzieli po prostu. I na jakiej będziemy spać. No, piękna nam się miejscówka trafiła, prawda? No musicie przyznać, że oj, w którą stronę się obrócić? W tą. Że po prostu wow, wow, wow. Ale niestety nasze szczęście nie trwało tutaj zbyt długo, bo okazało się, w środku nocy dosłownie, nie wiem, która była godzina, ale no, sam środek nocy przyjechała żandarma. I powiedzieli nam, że nie można tutaj spać. I wiecie, strasznie nas to zaskoczyło, bo to nie jest miejsce z aplikacji, tylko ja znalazłam sama na mapach. I po prostu były tutaj komentarze lokalnych ludzi, nie? Że po prostu tak jak na Google Maps, nie? Ludzie zostawiają reviews, że piękne miejsce i tak dalej, i tak dalej. No i że można tu przyjechać na piknik i ten. No i policja nie powie, nie potrafili dokładnie powiedzieć dlaczego lub nie chcieli, dlaczego tu nie można być. Moim zdaniem po prostu tutaj w tej drugiej zatoczce, tu jak my jesteśmy tu, za tą górką, jest kolejna taka zatoczka, trochę większa i tam jest camping. Takie wiecie, domki różne i tam restauracje i tak dalej. I mi po prostu się wydaje, że to jakaś zmowa, że chodzi o to, żeby wiecie, nie wiem jak z lokalsami, ale żeby ci zagraniczni turyści, żeby tutaj po prostu nie być tu, na tym darmowym miejscu, tylko tam. No? Takie, tak mi się wydaje. No tak czy inaczej. Mimo to wrzucę to miejsce na naszą mapkę. Ja przepraszam, ale ten, no. Włosy odmawiają mi dzisiaj posłuszeństwa. Tak więc, co najpierw? Gadać czy tu włosy poprawiać? No. Oto jest pytanie. Chciałam wam powiedzieć, że ci, którzy oglądają nas dłużej, to wiedzą, ale może ktoś właśnie zaczął, to my mamy takie mapy z miejscami, w których, które polecamy do spania, do zobaczenia, jakieś różne atrakcje. Bardzo lubię znajdować takie nieodpłatne atrakcje. Więc tą Pineskę zaliczam do nieodpłatnej atrakcji, czyli nie polecam, żeby tu zostać na noc, ale jak najbardziej polecam, żeby tu przyjechać w ciągu dnia i tak jak my możecie mieć to szczęście, że będziecie mogli cieszyć się tym miejscem na wyłączność, no i po prostu takie miejsca są bezcenne. Tak więc wpisuję do mapy właśnie z takim oto opisem i dojazd też nie był trudny. Drogą szutrową, ale naprawdę super łatwe. Każdym samochodem można tutaj przyjechać. Więc takie informacje też w opisach piszę, gdzie potrzebne jest auto 4x4, a gdzie nie. Większość tych naszych miejsc
list nie potrzebuje takiego samochodu terenowego, a nawet jeżeli jest potrzebne, to ja często podaję alternatywną lokalizację. Tak więc zachęcam do tego, żeby takie mapy nabyć. Wszyscy nasi patroni wspierający to dostają dostęp do nich za darmo, więc może warto zostać patronem. Jak to zrobić, oczywiście znajdziecie w opisie, ale jak ktoś nie chce, to może po prostu wesprzeć jednorazowo, kupując pineski z danego kraju. Nie spieszymy się z pakowaniem, bo po południu jesteśmy umówieni z dwiema bardzo ciekawymi kobietami, ale o tym później. Teraz jeszcze właśnie chcemy nacieszyć się tą plażą tutaj. Piękna, powiem wam szczerze, że w drugą stronę, w ogóle to nie mogę pokazać, bo słońce świeci w tą stronę, ale w drugą stronę mamy widok na góry. Wiecie, że tutaj w okolicach właśnie jest jedna z najwyższych gór w Turcji. Tam jest kolejka Sfetiye. Ja o tym opowiadałam w takich starych odcinkach z Turcji właśnie. Jak jest coś nowy, ja nie będę tutaj wszystkiego, wiecie, pokazywać, tych atrakcji i tak dalej, bo to wszystko już było. Te filmy wprawdzie są tam stare i może takie, nie chcę mówić, że jest mi wstyd za nie, bo po prostu to nie jest wstyd uczyć się. Każdy się uczy, więc ja się tam uczyłam nagrywać i montować te filmy. Tak więc one sobie tam są i niech sobie tam są. Więc jakby się ktoś do Turcji wybierał i zastanawiał, co zwiedzać, jakie okolice i tak dalej, to na pewno warto do tych wszystkich filmów tam sięgnąć. Tak samo, wiecie, z innego kraju, nie? Te wszystkie filmy są w takie playlisty ułożone. Mówię, bo może ktoś nie wie, czasem ktoś do mnie pisze, że nie wie, jak coś tam znaleźć i tak dalej. Tak więc wiadomo, jedni są bardziej obcykani, a inni mniej, więc jakby ktoś nie wiedział, to są playlisty i tam po kolei są ułożone według kraju wszystkie odcinki, więc można sobie pooglądać z Grecji, z Albanii, z Rumunii, z Bułgarii, tak? Z Afryki, z Iranu, co tam kogo interesuje. Się rozgadałam i straciłam wątek. Co tobie? Co? Pomożesz mi wątek odnaleźć? Podoba ci się na tej plaży? Co? Pewnie, że się podoba. Pewnie. Tobi to jest taki przytulasek. Tobi był strasznie nieśmiały, jak my żeśmy go adoptowali. Tobi jest z Mauretanii. Więc właśnie jak ktoś nie widział tych odcinków, to koniecznie trzeba pooglądać. I tam się dowiecie, jak to się stało, że teraz podróżujemy z trzema psami. A jak ktoś oglądał, to można pooglądać jeszcze raz dla lepszej klikalności.
niedźwiedź tutaj może coś kubi w tej Turcji. Zobaczcie. 110 tysięcy. Apartament z basenem. W tym domku mieszkanie, nie cały dom, tylko mieszkanie w tym domu 120 tysięcy. Tu mieszkanie w bloku 256. Tu też mieszkanie, dwie sypialnie 140. O! A cały domek 510 tysięcy euro. No to sporo, nie? Tanio nie jest. Nie jest tak tanio, jak można by było, mogłoby się wydawać, tak. Dziękujemy. A wy tu byliście w ogóle w tej salonie? Tutaj w ogóle na budżetowacie? Nie? Jak się to stało, że tutaj jesteście i tutaj mieszkacie? No ja prosto i nudno poznałam, byłam na wakacjach w hotelu z mamą i z ciocią. No i jak poszłam do biura podróży, powiedziałam, no ma być ciepło i ładnie. No i pani powiedziała, Turcja. Miałam nie wiem, nic nie wiedziałam o Turcji, no bo wtedy jeszcze Turcja nie była modna, bo to było 2008 rok. Ja mówię, dobra, może być Turcja. No i jak pojechałam, no to wtedy też, ja byłam we wrześniu, to już tak nie było turystów za dużo. No Polaków też nie było tutaj za wiele. Tak jakoś polubili mnie wszyscy w hotelu, bo ja też byłam bardzo otwarta, lubiłam rozmawiać. Byłam chyba jako jedyna też młoda osoba wtedy. No tak się z nimi zaprzyjaźniłam i... To byłeś na wakacjach dla seniorów? Nie, chyba tak. Wtedy tak, bo wzięłam chyba z 5 książek, ja ani jednej nie przeczytałam oczywiście po drugim dniu. Naprawdę był bardzo fajny. Tak, i wtedy był taki właśnie fajny okres, że no jakoś wszyscy mnie tak polubili, zaczęli mi opowiadać o tej Turcji, ja też polubiłam, no ja w ogóle lubiłam rozmawiać po angielsku, lubiłam inne kultury, lubiłam słuchać też. Także zaczęłam zgłębiać ogólnie tą wiedzę o Turcji, o której nic nie wiedziałam naprawdę. No i w połowie chyba turnusu poznałam tego mojego męża, bo on pracował akurat w hotelu. No ale on trochę nie za bardzo po angielsku umiał mówić. No i tak przebąkaliśmy te 2 tygodnie. No ale on się tak zakochał, że on powiedział, że ja będę jego żoną i koniec. No ale ja wyjechałam do Polski i tam miałam swoje życie, ja skończyłam studia, no to zaczęłam pracę. Jakoś nie myślałam o tej Turcji. No ale przyszły następne wakacje, chłopaki zaczęli do mnie pisać, Kasia przyjedź, bo tak było fajnie. No i popatrzyłam na mamę, mojej mamie też się ogólnie podobało, bo fajnie nas tu traktowali tak naprawdę miło. I ja mówię, mamo, dobra, chodź, pojedziemy jeszcze raz. No i po tym drugim razie ja też się zakochałam. No i tak się potoczyło. Ale to jeszcze długa historia. A to może dopowiemy już poza kamerą. Mieszkałam w Anglii 12 lat i w 2008 roku przyjechałam pierwszy raz na wakacje z moim byłym mężem. I się zakochałam w tym miejscu i kiedyś jak byliśmy razem, to postanowiliśmy, że kiedyś się tutaj przeprowadzimy. No i w 2017 roku podjęliśmy decyzję. Dużo było przyczyn do podjęcia decyzji, no i tutaj wylądowaliśmy 1,5 roku później z naszym synem. Także to jest moje miejsce na ziemi. Mhm. I jak... Bardzo krótko. Bardzo krótko, fajnie. I jak wam się mieszka? Chyba dobrze. Znaczy powiedziałabym, że chyba lepiej niż w Polsce, bo jest spokojniej.
I do tego ja dążyłam, na przykład, żeby nie uczyć córki takiego życia, jak jest w Polsce, czyli praca, dom, szkoła i każdy dzień taki sam. Ogólnie bieg, pogoń też za, chyba za pieniądzem, za tym, co się posiada, a nie za życiem. Ja też byłam już zmęczona no właśnie tą pogonią, a widziałam, że tutaj, no, przyjeżdżałam tu, widziałam rodziców mojego męża, jego w ogóle, jego spokój i tego się chciałam nauczyć, ja przede wszystkim, bo ja jestem nerwusem i córce chciałam po prostu inne życie pokazać, że można żyć inaczej, spokojniej i wykorzystać to, a nie po prostu żyć i chodzić do pracy. A ja wierzyłam, że mój syn będzie miał przedłużone dzieciństwo i tak się to sprawdza. Oczywiście no, powietrze, jedzenie, jest po prostu spokojnie. Widoki. Bardzo mili ludzie i naprawdę dużo się ludzi fajnych poznaje. Przy każdym spotkaniu słyszy się różne historie życia. To jest styl życia. Tak. Jeżeli dużo nie wymagasz dokładnie od siebie, ten spokój. Tak. I tak, no, tak jak mam ten wiaterek właśnie. Dokładnie. Ja też lubię słońce, ciepło, plaże. Ja lubię w ogóle wodę. Także ja się uspokajam. No się poznaje ciekawych ludzi. Dokładnie, na przykład, to dzisiaj, też. Nie? Tak, tak. Bardzo dziękujemy, bardzo nam jak miło. Dzisiaj? No ja jestem ciekawym człowiekiem, jak chcecie, to mogę wam załatwić spotkanie. No ile kosztuje? Dobre pytanie, dobre pytanie. W lirach, w euro czy w złotówkach? Nie wiem, no w funtach. Za herbatę. A w funtach jeszcze lepiej. No właśnie, my zauważyliśmy, że tutaj w wielu miejscach ceny są podane w funtach. Dlaczego? Bo jest dużo anglików. No to jest orientacyjnie, możesz płacić w lirach. Na przykład, jeżeli ja gdzieś idę sobie tą uliczką, tam gdzie jest dużo tych sklepów i restauracji, to ludzie, którzy tutaj tylko przyjeżdżają i pracują w sezonie, nie wiedzą, że ja tutaj mieszkam, to na przykład często dla mnie podają cenę w dolarach. Tak, tak. Ponieważ jest, myślą, że ja Rosjanka. Jestem z Rosji. No, tak. Dokładnie. Ale nie warto płacić w żadnej innej walucie, bo po prostu oni przeliczają na swoje. Na pewno przeliczą na gorszy kurs niż można ten. Tak. A nie, niekiedy też mogą oszukać. No, może się tak zdarzyć, ale... No raczej to się nie zdarza, to jest za bardzo mała miejscowość, żeby oszukiwać kogoś, ponieważ tutaj wszyscy... Można wrócić, nie? Wszyscy Jezus Maria, byleby nie pogryzł, bo to ulubiona zabawka mojej córki! Przepraszam, to mała przerwa w programie. Oddawaj tą zabawkę, Bela! Uwaga! Mamy Jezus sytuację. Maria! Dawaj, dawaj. Jest, co to jest, osiołek, kotek, nie wiem. To jest Pokémon. A Pokémon, widzisz, ja taka nie na czasie. Dobra, trzymaj tego Pokémona. Spoko. Babcia ze szyję, jakby coś. A tutaj też taki jest rejon, że dzieci chodzą sobie ze szkoły do tak, domu. Tak, jest bezpiecznie. Jest to bezpiecznie. Przede wszystkim, że naprawdę, ja jeszcze trochę mam tak obawy, bo no wiadomo, z Polski trochę tak, ale na przykład dzieci bawią się tu na podwórku, jedno idzie do drugiego, do domu, wiecie, no jest taka swoboda straszna. Jest normalnie. Tak, i naprawdę ja jeszcze tam mam takie obawy, no bo to, no, takie przyzwyczajenie, to jest ale... Normalne. Bo jesteś z Polski. No dokładnie. Nieważne skąd jesteśmy, ale to tak, jest ale... normalne. No, jest tu, pod tym względem jest fajniej. Szkoła też jest fajna, muszę powiedzieć, że na przykład, no to też nie wszystkich interesuje, ale no... jakoś inaczej prowadzą zajęcia, tak wiecie, z sercem bardziej, nie wiem, no mi się tak wydaje. No dużo jest że... prac domowych, tak, tak jak że w ogóle... kiedyś za czasów, jak my byliśmy w Polsce w Polsce. Ciekawie jakieś takie. Dużo, no. Dużo, ale to nie jest zmuszanie, tak. Zmuszone, żeby odrobiły dzieci te prace domowe. Ale w ogóle takie rzeczy, wiecie, jak ja zobaczyłam, bo codziennie się dostaje filmiki, zdjęcia, czego na przykład w Polsce ja nie miałam. To robią takie rzeczy, że ja moją córkę pytałam, mówię, Ajka, kto to sprząta później? Bo w Polsce, to wiecie, jeden kawałek papieru, nic nie wybrudzone, nie ten, a moje dziecko przychodzi od stóp do głów brudne, zadowolone, wiecie, jakieś papierki, wycinania, po prostu cuda nie widzę, nie? I to codziennie zdjęcia, codziennie jakieś inne
takie aktywności. No, i to jest szkoła państwowa, rozumiem. Tak. Mój syn nie prywatna. Chodził do tej samej. Tak, bo wcześniej była to szkoła prywatna, niestety została zamknięta, tak, ale tak. Ja wcześniej wziąłem syna z prywatnej do państwowej. Są też dobre prywatne szkoły, no tak, są dobre tylko, i też państwowe. Drogie szkoły. No tak, ale mi się wydaje, że tureckiego on się szybciej nauczy w państwowej niż w prywatnej. Niż prywatnej, dokładnie. A dlaczego? Więcej dzieci tureckich jest. Mhm. Czyli w tych prywatnych takim, to będą ekspaci. No tak, tak. Dużo było jest takie coś, że dlaczego Turcy wysyłali dzieci swoje do szkoły prywatnej, ponieważ oni chcieli, żeby te dzieci się nauczyły angielskiego. A wszyscy, wiadomo, dzieci między sobą po angielsku rozmawiają, nawet po rosyjsku czy po ukraińsku. Mm-hmm. Tutaj ogólnie taka fajna szkoła jest, bo jest mniejsza, nie? I jest tutaj mniejsza, tak, i dużo obcokrajowców tutaj też chodzi, także dziecko i może się tego angielskiego nauczyć, tureckiego. A wiadomo, w Fethiye tego trochę nie ma, no bo tam jest jednak większość tureckich dzieci, nie? Też są właśnie klasy wyuczające dla dzieci, które na przykład coś, no, może są bardziej. No nie do końca rozumieją, to wysyłają na przykład na turecki, ale jest na przykład coś takiego, że jak jest dwoje dziecko, na przykład jest dobre z matematyki, to oni zamiast się skupić na przykład na historii, fizyce, geografii czy biologii, to oni właśnie się skupiają na tym właśnie, co dziecko jest dobre i wysyłają w różne, jak to powiedzieć... To jakby pchają w tą stronę, w którą dziecko mogłoby się rozwinąć i na bardziej. Na przykład są różne jakieś konkursy, no nie? Czy na przykład powiatowe, czy... Afri, chodź tu. Jego na kolankach. Afri, tu chodź. Fajne króliczki? Lubisz tu przychodzić? A lubisz mieszkać w Turcji? Tak? Aha. Jani, jaki fajny. Super. I jest ich tutaj dużo, dużo więcej, nie? A wie, mama, ten gryzie klapki i moją sukienkę, ale mogę. Co to jest? Patrz. A, faktycznie. Zobacz, jak sukienkę. No, taki gryzak. To ty. To taki malutki. No. Gdzie on uciekł? Ale fajnie. Super, no. Bella. Proszę, gwiazda Bella. Ona musi być na każdym nagraniu. Dużo na przykład znajomych się pytało, o jak tutaj zjedziesz, przecież nikogo nie będziesz nie znał. Tak, dokładnie. Nie myślę znanych, tak? Więc znajomi zawsze się znajdą. Przychodzą i odchodzą. Dokładnie. Nieważne jak blisko, daleko są od nas, są telefony. Dokładnie. Ci, co będą chcieli zostać z nami, zostaną, a po prostu ci, co nie będą chcieli, wiadomo. No. Zgadza tak samo się. Też z rodziną, także niektóre so rodzinie się nie podobało. Decyzja po twoja. To jest moje życie. U mnie akurat, no mi się udało, bo akurat no, cała rodzina mnie wspierała i nawet w sierpniu od razu byli u mnie i planują, że będą przyjeżdżać. My teraz jedziemy na gwiazdkę, bo no, wiadomo, moja Aja uwielbia święta, także no, jedziemy do mamy, do babci i do brata. Ale też dużo było takich właśnie takich dobijających komentarzy. Myślę, że po co ty zazdro, tam jedziesz, a czemu ty tu wszystko zostawiasz, a na pewno wrócisz za chwilę. Takie. No, ale ja byłam. I co, pokazałaś im? Tak, bo ja byłam silna w swoim przekonaniu i jak już zdecydowałam, że wyjeżdżam, po prostu nie miałam takiej myśli. Co? Nawet jak się, nie wiem, pokłóciłam z mężem, czy tam coś, wiecie, no gorszy dzień, czy coś, zawsze miałam w głowie to, że wyjeżdżam. I nie zmieniłam swojej decyzji ani na chwilę, także... Wypijmy w takim razie za to, dziewczyny. Nie zmienię. Herbatkę turecką. Tak, najpyszniejsza na świecie. Na zdrowie. No nie jest zła. No właśnie, to zatrzymajmy się tutaj właśnie przy tym może temacie, jakby mogła tutaj pociągnąć ten temat właśnie. Jak to jest być żoną Turka?
Mogę zadać takie pytanie? To ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie, no bo to jest tak jak być żoną Polaka. No, trzeba się przyzwyczaić do niektórych. Ten, co najbardziej przeszkadza. Zaraz pana z planu wyrzucimy. Są rzeczy, do których się bardzo ciężko przyzwyczaić. Na przykład tak jak Polacy są ludźmi, którzy działają. Działają szybko, są nerwowi, przynajmniej w moim wypadku. Ja jestem nerwowa, lubię dużo robić. A mój mąż wstanie, zapali papieroska, wypije kawę, a ja biegam po domu. I to jest taka różnica, którą ja jeszcze się nie nauczyłam tego spokoju, którego ja na przykład zazdroszczę mu. Ale tak ogólnie to na przykład u mnie było bardzo łatwo, bo mój mąż jest bardzo taki ugodowy. Bym powiedziała, że jest bardziej ugodowy niż ja. To on zawsze przyjdzie, jak się kłócimy. I mówi, przestań, tu w Turcji się mówi barszalimmy, czyli pogódźmy się, nie kłóćmy się. To on jest zawsze uśmiechnięty, nie robi problemów z takich jakichś małych rzeczy. Zawsze co go zapytam, to mówi do mnie, spoko, spoko, no problem, jak to w Turcji. To ja chyba więcej stwarzam problemów niż on. Też jest z takiej rodziny tutaj, że ta turystyka tutaj przyszła szybko i też był zawsze otwarty, wiedział, czego może się spodziewać. I chyba nie mamy problemów takich jakichś większych z niczym. Czy z ubiorem, czy z jakimś... Nigdy nie miałam w ogóle z jego strony jakiegoś takiego przykrego incydentu. Także no ja mogę powiedzieć, że łatwo i nie widzę żadnych jakichś takich rzeczy, które bym mogła uważać za wadę. Wręcz chyba bym powiedziała, że no z Polakiem inaczej, z każdym inaczej, nie? Ale nie. Po prostu człowiek jest człowiekiem, nieważne tak, jaki jest narodowości. Dokładnie i zawsze to właśnie jak zadają mi ludzie pytania, właśnie jak się żyje z Turkiem albo jak to można żyć z Turkiem. Jeżeli Turek jest normalny, z normalnej rodziny, no to tak samo jak z każdym innym. Właśnie nie liczy się to, jakie jest narodowości, tylko jakie ma serce i jaki ma charakter. Dokładnie tak. Podpisuję się 2 rękami. No, to teraz powiem tak, na temat tego rejonu. To ten rejon jest bardzo, bardzo bezpieczny. Jednym z bardzo małych miejsc w Turcji. Tu w ogóle chyba jest crime w tym kraju? Crime. Przestępstwo? Jest, ale jest bardzo zaostrzone. Właśnie w ogóle na turystach jakiekolwiek przewinienie chyba jest bardzo wysoko karalne, z tego co ja wiem. Ja ogólnie podróżując przez wszystkie lata tutaj, autobusami, taksówkami, no wszystkim co można było, to po całym kraju, nie spotkałam się z niczym, co by mnie, wiecie, no przeraziło, nie wiem, jakąś sytuacją, która w ogóle by była jakaś niebezpieczna. Wręcz przeciwnie, na przykład jak jeździłam autobusami, to pilnowano mnie, żebym wsiadła do autobusu, z toalety, ze sklepu. Nawet poczekają na siebie, żeby... Słucham! No następnego, także... No, tak ja bym nie powiedziała, że coś tu jest niebezpieczne. No, nie spotkałam się. Nie, no ludzie tacy. A tak, oni też opowiadali. Do wschodniej Turcji nie jadą, bo im dzieci porwą. Jak to usłyszałem, to wiesz co... Tak, to też była taka wypowiedź, że ktoś weźmie na kolana ten... No, Turcy lubią dzieci, no i okazują to pod każdym względem, po także prostu, no... jak można tak... Powiem ci, że wschodnia Turcja jest lepsza niż cała reszta. No tak, jest inna, ale... Jest inna. Jest bardziej turecka. Tak, tak, tak. Ale tam właśnie... Bo tam już nie ma turystów. Tak, no tam nie ma. Tam już nie ma turystów. Nie ma. I też właśnie jak ludzie widzą innych ludzi, no to chcą do nich zagadać, są otwarci, chcą coś poznać, a nie tylko siedzieć, wiadomo, w domu, no to... No ja też się zdziwiłam. No, bardzo jak u nas w Polsce, niedzielę, no jak z tym wyskoczył, powiem ci, że oni tam nie jadą, bo się boją. Tutaj także niedziele to są tylko poświęcony czas dla rodzin. Dla rodzin, tak, tak. I oni właśnie śniadania... w takich miejscach, albo tak jak wam mówiłam, na tym kordonie tutaj u nas, czyli na tej promenadzie takiej, wykładają i stoliki, koce, no wszystko co mają w domu i tam sobie przygotowują wszystko. I, czy właśnie w takich miejscach, jak gdzieś w lasach, czy na jakichś widokach,
No, czy na plaży. Właśnie, jeżeli tu byście jechali w lewo ze strony Ludynis, dużo jest takich punktów obserwacyjnych. Tak. Tam także można podziwiać te całe wykładają morze, sobie tak, góry. Wykładają sobie krzesełka. Myśmy teraz właśnie byli w niedzielę, jechaliśmy tą drogą, to tam się jedzie do Farali przy morzu. I normalnie ludzie wykładają krzesełka, gdzie tylko kawałek miejsca, wykładają krzesełka, siadają, wykładają jedzenie, czy tam piwko, tak, nie tak. Piwko, herbatę. Super, naprawdę. No, czyli nasze polskie dziewczyny w Turcji, słuchajcie. I Jakub, tak? Zapraszamy. Chodź Jakub. Czy Jakub nie chce? Zapraszamy do Olu, Deni, Sfetije. Wszystkich. No właśnie, taka końcowa, że tak powiem, taka myśl przewodnia, to co byście chciały powiedzieć rodakom? Chciałybyśmy, żeby wszyscy nasi rodacy nie bali się tu przyjeżdżać, bo rejon nie jest bardzo popularny wśród Polaków, a jest przepiękny. Może nie ma tutaj za dużo dużych hoteli, tak jak w Antalii, Alani, które oferują biura podróży. Ale na pewno jest dużo miejsc do zobaczenia, trzeba być odważnym, jest dużo ładnych zakątków, widoków, dużo miejsc do zobaczenia, dużo potraw do spróbowania, także naprawdę warto tu przyjechać. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Zapraszamy. Na wakacje i na stałe, prawda? Tak, oczywiście. Oczywiście. Jakby ktoś chciał się tutaj osiedlić, to dziewczyny chętnie pomogą tak. W znalezieniu nieruchomości i w takich sprawach logistycznych. Tak, zapraszamy. Super. Dziękuję, że chciałyście się podzielić tym swoim życiem tutaj. Nie ma sprawy, służymy pomocą. Proszę pisać, pytać. Na pewno pomożemy. Czego chcesz więcej? Tak. U mnie na przykład mam takie pytania. Ostatnio mi koleżanka wysłała z dawnej pracy. Oj, chyba się bardzo tam nudzisz. Chyba bardzo chcesz wrócić do Polski. A ja tak siedzę, mówię, no. Patrzę na widok, patrzę na słońce, mówię, no na pewno chcę wracać. No. A powiedzcie mi, cisza tam, na planie. Tutaj jakieś towarzystwo się rozbrykało. Gwiazdy są. Tak. Bela jest fajna. Bela, cicho. Nie bądź zazdrosna. No, cicho. Mam jeszcze niewątpliwą przyjemność pokazać wam, jak wygląda najbardziej popularne tureckie auto terenowe. Tam, gdzie nam wydaje się, że potrzebny jest samochód terenowy, jakikolwiek z napędem 4x4, Turek udowodni ci, że nie jest potrzebny.